Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dalej czekam na załadunku. Patrzcie, jakim babka samochodem przyjechała. Ja pierniczę, fajne. Może kiedyś kupię sobie taki. Jak będę miał 150 lat. Może się dorobię. Nie no, fajny. To chyba jest Camaro SS. Fajna ta dupcia. No, w środku taki prymitywny, ale z zewnątrz fajny. Dobra, czekam, przyjdą po mnie, jak mnie załadują. Okej, okay. Wyjeżdżam. Muszę zamknąć drzwi. Ładunek nieciężki. Kurde, jeszcze książkę muszę zrobić. Badamy. Chyba dojechałem. Co tam jest? Ciul wie, co tam pisze. Co tam, nie wiem. 620 Richmond. To jest mój adres. Ale czy tu ktoś jest? Przypuszczam, że wątpię. 620? Nie, ja mam 690. O, to tam jest 690. Chodźmy zobaczyć, może mnie rozładują dzisiaj, jak ktoś jest. Gorzej, jak nikogo nie ma. Bo mam na jutro na 8 rano, nie? Ale warto spróbować, jeszcze 4 nie ma, dlatego podejrzewam, że może ktoś być. Czy ktoś odbierze? Jakieś nasienie przywiozłem? Co ja to przywiozłem? Otworzę sobie drzwi, cofnę i tyle. Tam są jakieś sklepy. Najwyżej się przejdę później. Alta. No nie wiem. Nie wiem, co to. Ale wiem, że dzisiaj mnie nie wezmą. Ciekawe, czy ja to złapię. Idą kurde dzieci z dzieckiem i koleś jeszcze na wózku rybę trzyma. Chyba złowił dopiero. Nie wiem, czy wy to zobaczycie. O, rybę podnosi. Ale wędki nie ma. Koszulki też nie. No ja czekam do jutra, aż ktoś się tu pojawi. Bez jaj. Ten koleś na tym rowerze, jeszcze się patrzy na mnie. Co się chuju patrzysz? On na tym rowerze tu o 3 w nocy jechał. Jest 8 rano, on znowu jedzie. Nie wiem. Dziwne. Bo ja się drzemnąłem wczoraj wieczorem i później całą noc nie mogłem spać. Nie wiem, w 3:30 poszedłem spać i on jechał o 3 w nocy, tylko w przeciwnym kierunku. Nie wiem, może do jakiegoś maratonu się przygotowuje. A mnie rozładowali. Wstałem o 8 i mnie rozładowali. Także 8 rano jestem rozładowany. Muszę teraz jechać na załadunek. Mam pół godziny. Pół godziny na załadunek, a załadunek mam o godzinie 13:30. Dobra, jestem pusty. Jest ok. Kurde, miejsce mojego załadunku, ale tu jest jakaś waga. Tam stoją kolesie. GLK Shipping and Receiving. Czekajcie, to nagram, bo ja nie wiem, co ja mam zrobić w ogóle. O kurde. Idzie spać. Nie mam jechać. Dobrze, bo tu mam miał. Chyba, że będzie szedł. Dobra, ja sobie stanę tu koło tego trailera. Nie wiem, czy dobrze zrobię. Ale tak zrobię. Chyba troszkę zablokuję przejazd. Ale ja się tylko skrzekuję, jak mi. Bo ja mam za 4 godziny załadunek. Jak mi każą
uciekać, to ucieknę. Wszyscy się muszą ważyć, tam koleś na wadze, ci pewnie do ładowania stoją. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Tam jest koleś na wadze, a ja stoję tu. Na chwilę, chociaż jak nie będę przeszkadzał, to się przesunę. I załadowany. Kurde, w tym kole jest mało powietrza. Dlaczego? Co jest z tym systemem nie tak? Trzeba będzie kupić chyba wszystkie te rurki jednak. Ale one były dobre. On tu jest wpięty. Muszę zobaczyć. Muszę to przejrzeć jeszcze. Coś tu jest nie halo. Dopompuję sobie zanim ruszę. Nie ciężko, 30 tysięcy funtów. Jakieś słoiki. Okej. No i jedziemy. Piąteczek, piątunio. 4:50 chyba już jest. Plomba dalej wisi. Nikt się nie włamywał. Zresztą co, te słoiki mi ukradnie. Lecimy, kurde, 3,5 godziny. Chyba ponad nawet, do Indian. Ja pierniczę, nie wracam tędy, nie ma takiej opcji. Nie wiem, którędy będę jechał. Ta 80 w Indianie to jest jakiś żart. Po prostu żart. Kuźwa. Trzy wypadki! Ten korek to się ciągnie od samego Chicago. Nie rozumiem tego. Nie ma takiej opcji, żebym ja tędy wracał dzisiaj. Nie wiem, którędy pojadę jakoś dookoła, bo dookoła byle nie tędy. Okej, okay, jestem. Nie blokować przejścia dla pieszych, dobrze. Jestem na miejscu, 13 minut spóźniony. Niedobrze, bo tu może być detention. Tu jest Lamper, czyli oni rozładowywują, znaczy ta firma zewnętrzna rozładowywuje i trzeba im zapłacić później za to. No co zrobić? Co zrobić? Kurde, spóźniłem się. Musiałem stanąć do kibla, bo mnie brzuch bolał. Także nic nie poradzę. I czekamy. I myję przednią szybę. Ja przepraszam, ale kurde, naprawdę, ja za każdym, nawet sobie kupiłem swojego, nie wiem jak to się nazywa po polsku, squeegee, czyli taką kija sobie kupiłem swojego do mycia szyb, bo te na trackstopach są w takiej kondycji, że kurde do kosza się nadają, dlatego kupiłem sobie swojego, będę sobie woził i będę sobie swoim mył szyby dokładniej, ale to jest chwila moment, chwila, patrzcie tam, szyba była myta i co z tego? Po takich zadupiach się jeździ, że owady to jest non-stop. Okej, dostałem drzwi, mam cofnąć do drzwi i iść z papierami do środka. Nie jest źle jak mam drzwi, tylko kurde, szkoda, że się spóźniłem, bo tu prawdopodobnie będzie detention, czyli będę stał ponad 2 godziny i mi nie zapłacą tylko dlatego, że się spóźniłem te 13 minut. Ale tutaj lerów. Tak nie za dużo miejsca. Cofnąć do 75 i iść do 82. Okej, damy radę. Plombę mam zerwać sam i wrzucić do środka. No dawaj. A później tam się wyjeżdża z tamtej strony. Czy muszę się... Jakie w ogóle jaja tu
Ale to mnie też denerwuje. Ja wiem, że dużo kierowców tak robi, ale mnie to denerwuje, jak kierowcy tutaj się czepiają na przykład. Ja zawsze mam Adidasy, ale czepiają się o klapki. Trzeba mieć kamizelkę odblaskową i trzeba mieć normalnie zamknięte buty, nie można w klapkach. Ale będę miał przejebane cofanie, ja pierdolę. Tu nie ma miejsca. 73 pomiędzy te dwa, ja pierdolę. Grubo. Chyba, że ten jeden wyjeżdża. Tak ma koła przekrzywione, ja myślę, że on dopiero cofnął. No nic, jakoś kurde cofnę. Nagram, żeby nie było. To nie będzie łatwe, ale myślę, że jest możliwe. Tak mi się wydaje. Najgorsze jest to, że na wprost moich drzwi zaczynają się długie trailery. Tak, bo zaczepię o trailer. Właśnie ten pierwszy długi wystający. No widziałem, żeby do Indiany nie przyjeżdżać. Wiecie co, ja chyba sobie koła podciągnę. Kurde, nie wiem. Nie wiem, czy nie łatwiej by mi było z kołami pod dupą. O, źle, ach, dobra. No i teraz siedzę, kurwa, na podłodze. Koleś chce wyjechać, jak go wypuszczę. No podpompuj się. Jebany fotel, kurde, on opadnie i ma w dupie. Jeszcze jeden jedzie z pater. On go tutaj. No nie wyskładam się tu, kurwa. Przesunę te koła. No.
muszę iść zobaczyć. No może nie wiem, czy nie prawda. Problemem tutaj nie są ciężarówki, czy... Powiedziałem, może trąbną, jak będę za blisko, nie? Jedyny problem, jaki tutaj jest, zaraz go zobaczycie. Kurwa, no nie wyrobię się. Mój problem jest tu, kurwa, tu. Nie mogę kabiną skręcić. Ale jestem prawie dobrze. Muszę zobaczyć z tej strony jeszcze raz od murzyna. Okej, myślę, że już teraz sobie poradzę. Jeszcze trochę, żebym tylko widział w prawym lusterku. Ło, grubo jest. Dobra. No, te trailery to sobie super tu postawili. Lecę z papierami. Ale będziecie klnąć. 10 minut cofania w tym filmie. No ale patrzcie, żeby to były krótkie, takie jak tam, to bez problemu. A ja się tak musiałem łamać. Tutaj już był ten gościu. I budą bym po prostu zaczepił o te szare. O, nienawidzę takich miejsc. Jedyny plus tego miejsca. Wyspałem się. Kurde, ale się wyspałem. No. W sumie to jest naszego czasu 12, ja tu byłem o 9, prawie cały czas przespałem, całe te 3 godziny. No, no i dalej mam czerwone, ale też był już, obudził mnie właśnie, zapłaciłem za rozładunek $330 za rozładunek. No tyle, że to nie ja płacę, tylko broker. No, także mi to tam lotto. No i teraz muszę czekać. Zapłaciłem, czekam, aż mi włączy zielone światło i mam przynieść papiery. Także nie wiem, ile to jeszcze potrwa. Kurde, wyszedłem do FedExa, koleś wygląda jak ten, co mi tu pukał. Pytam się, byłeś tam? Mówi, że tak. Robią coś ze mną? On się tak na mnie patrzy.
Ja patrzę na jego czapkę, mówię, o kurde, ty jesteś FedEx. On mówi, że tak, ale mówię, że to miejsce jest pojebane. Mówię, że on musi sam rozładowywać, no ale on jeździ takim krótkim. On chyba wszędzie musi sam rozładowywać, ale też nie lubi tego miejsca. Ja mówię, w takie miejsca to z lodówkami jeżdżą, zawsze wtedy distribution. No. Okej, mam zielone światło. Ono mruga, a wy... O, teraz widzicie, ale na nagraniu czasem nie mruga. Dobra, idę. Nie wiem, mi kazał tam podejść, a ona mówiła, że mi przyniesie, bo ja przed chwilą byłem. Dobra. Idę, najwyżej mnie okrzyczą. Jeszcze dziadki na bramie, no tak. Ale weźcie się, zdzwońcie panowie, bo kurde! Kurde! Wynocha, no! Wiecie, ile to już trwa? No nie, jeszcze nie skończy, jeszcze nie, jeszcze nie. Do widzenia, do widzenia. Dziadek, przestań gadać już. No, to dzisiaj też będę spóźniony. Miałem być na załadunku o 12.30, czyli teraz. A będę za półtorej godziny. I to tak chilowo płaci ten ładunek. Naprawdę, nie chcielibyście wiedzieć. 2,20 za milę chyba jadę. Ale lepiej jechać za 2,20 na milę niż na pusto, także. Nie ma co płakać. Na poniedziałek do Wisconsin. Za to powrót z Wisconsin. Znaczy z Wisconsin. Muszę podjechać do Iowa. A do Iowa. Mam do Iowa. To granica. Ja będę tak na granicy Iowa z Wisconsin w poniedziałek. Tam moje najbardziej ulubione tereny. Mam leciutki ładunek. To niecałe 15 tysięcy funtów mam mieć. Jadę do miejsca, gdzie byłem ostatnio. A tam zawoziłem puste skrzynki, to tam same klasyki przyjeżdżały. I teraz biorę stamtąd. A też właśnie lekki ładunek. Ciekawe, czy ja nie jadę w to samo miejsce, bo ja jechałem z Wisconsin do Indiana. Ale wydaje mi się, że miałem dużo więcej mil. A teraz jadę z Indiany do Wisconsin. Chyba w inne miejsce, ale mniejsza z tym. Jadę tam i z powrotem mam ładunek za $8 za milę, tylko dlatego, że rozładunek nie jest we wtorek rano, tylko we wtorek o 5 po południu, czyli dzień tracimy. Ale płacą $8 za milę. A poza tym ja i tak miałem być tylko we wtorek się rozładować i już w domu, bo w środę moja rodzina leci do Polski, żona z dziećmi i zostaje sam przez 2 tygodnie z psem. Także będę jeździł ile się tylko da, chociaż teraz będzie długi weekend, będzie wszystko pozamykane, 4 lipca, poniedziałek, to jest wielkie święto. No i nie wiem, no ale będę jeździł jak najwięcej się da. Aż, no bo co, po co jeszcze się do domu, jak rodziny nie ma. No i będzie pies ze mną jeździł, także będzie ciekawie. Okej, okay, no i jestem, tylko tym razem sobie podjadę na tą wagę, nie będę tam szedł, tam koleś stoi już jeden. Kurczę, ale mają drogę. Pewnie też tam z tyłu. Zobaczymy. Mówię, leciutki ładunek, to pewnie też puste te skrzynki, bo co innego. Nie wydaje mi się, że coś innego. Nasiona jakbym brał, bo oni nasiona robią, ta firma. To jest w cholerę ciężkie, zawsze do fulla ładują. Ile koleś waży? Ale obroty mi podniosła. Wyłączam klimatyzację, jest dużo lepiej, nie? Ale mnie to wkurza. Będę robił w ten weekend, na pewno. Jakby się ktoś zastanawiał, ile ważę na pusto, w kilogramach 15 tysięcy z trailerem. Czyli 15 ton na pusto.
Okej, okay. I mam jechać do tyłu, bo pani się komputer zepsuł. I ona tutaj nie robi już check-inów dzisiaj. Tylko mówi, że mam jechać do tyłu i w kolejce czekać. I tam się mam czekować i mnie załadują. No proszę, jaka miła niespodzianka. Tu nie ma nikogo. Ciekawe, czy w drzwiach ktoś jest. Ja jestem spóźniony. 1,5 godziny. Dobra. Tyle wystarczy. Czy pojedziemy tak jak Murzyn ostatnio, do końca płoty. Mam nadzieję, że będzie jakieś miejsce. O, jest jedno. Dwa troki są w drzwiach i jedno otwarte, ale nie cofam, najpierw idę się zczekować. No nie mówcie, że tu trzeba być w środku, bo wszystko pogaszone mają. Sakra, jakaś taka wiocha by była. Nie ma nikogo, ci kolesie mówią, żeby cofnąć do drzwi i później się zczekować, także sobie cofnę najpierw. Mogę przesunąć. Dobra, bo wieje. Ale gorąco. Wieje, a gorąco. I załadowany szybciutko, kurde, 20 minut i lecimy do domu na weekend. Wyjeżdżam w poniedziałek rano o 5 i myślę na 4 najpóźniej powinienem być w domu w poniedziałek. Później po południu we wtorek rozładunek. No i później dopiero w czwartek wyjeżdżam, jak już będę sam w domu. A tu wam jeszcze ten zakręt pokażę, bo ten zakręt to jest mistrzostwo świata, patrzcie. Ja tu muszę w prawo skręcić. Muszę zjechać całkiem na lewo. I się modlić, żeby nikt tu czasem kurde nie skręcał. Tam coś tam widzę, no. Dobra, skręcę. Chyba mnie puszcza. Tamten zjechał na pobocze, do jakiegoś oversize'a wiozą. Ale on chyba tylko wysoki jest. Ale to ty się przesuń, no zjedź na pobocze, sobie poczekaj na swojego. Patrzcie. Długi, bo ma duży ciężar i ma więcej osi musi mieć dołożone. Z przodu jedzie z takim kijem przed maską. Się zastanawiałem zawsze, jak to działa, czy on ma to jakiś sensor i jak zarypie w most, to będzie wiedział, że ten jest za wysoki. Tak powinno to działać, przynajmniej uważam. Zaraz wam pokażę. Nie wiem, czy widzicie tą jego antenę. No gościu, ale to kurwa korek robisz w motole. Jest jakiś kabel. I, no ale śmiesznie to wygląda. Jaka waga. Illinois na Murzynowie zamknięta, a z tyłu takie domy. Mieszkalibyście w czymś takim? Nie wiem, czy wy to widzicie. Ja chyba się muszę przejechać, pokazać wam, jakie domy są w Chicago i okolicach. Dzień dobry, znaczy dzień dobry. Właściwie to jest, żeby powiedzieć, do widzenia. Dojechałem na parking i jadę do domu. Jutro odbieram głowicę do Mitsubishi. Także pewnie film jakiś wleci na drugi kanał. Tam mam 13 tysięcy mniej subskrypcji niż tutaj. Także zapraszam. Link w opisie do drugiego kanału. No i tyle. Tyle. Jestem po pracy, ruszam w poniedziałek, także... Będą filmy, chociaż będzie krótki tydzień. Nie wiem w ogóle, co się wydarzy w przyszłym tygodniu.
A w ciężarówce, co będę robił w ten weekend, to będę czyścił wszystkie styki i będę wymieniał te amortyzatory te na tej drugiej osi, no ale to tam nie ma co nagrywać, no już pokazałem. A czyszczenie też pokazywałem wszystkich styków, także to sobie zrobię bez nagrywania. Jak będę robił coś więcej, to coś nagram, ale wątpię. A na drugi kanał zapraszam, bo będę przebudowywał głowicę, będę docierał zawory, także jak ktoś chce się pośmiać z moich umiejętności mechanika, zapraszam na drugi kanał, link w opisie. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną w tym tygodniu. Nie zapomnij zasubskrybować, jak nie subskrybujesz. I to tyle. Trzymajcie się, do następnego filmu. Na razie. Jeszcze na koniec patrzcie, jakie pudełko z Amazona. Wiecie, co mi przyszło? Wygląda jakby chłodnica, przynajmniej do samochodu. Patrzcie. Kupiłem sobie swojego kija, bo tu na stacjach są rozpizgane. Będę sobie woził. I coś takiego musieli wsadzić do takiego pudełka. Dobrze są. Mam nadzieję, że to... Aha, już mi się nie podoba. A to się chyba wkręca. Dobra. Ale jest długie, rozsuwane. I będę tylko ja używał. Na stacjach są wszystkie te siatki podarte. To nie zmywa w ogóle, tak będę miał tylko swoje. Oczywiście wodę ze stacji będę używał. Także teraz już żegnam.